Osgiliath shall play yet another part in this war. Faramir brought the Ringbearer here, but wisely allowed him to continue his quest. Now a garrison of Gondor's defenders keep watch, ever wary. The warriors that hold this outpost secretly hope for Faramir and his Ithilien rangers to return at dawn. But the ranks of the orcs continue to swell, and hope alone is but a flimsy shield. Silence shrouds the far shore of the Anduin, as the defenders of Osgiliath are left alone to sharpen their fears. In the gathering darkness, dawn cannot arrive swiftly enough for these brave men of Gondor. Witajcie ludziska na Zagrajmy Wace Pierścień Podbój. I oto przed nami kolejny odcinek. Gramy sobie w Osgiliath, gramy Gondorem. O, tam Minas Tirith jest, o, tam daleko. No dobra, na razie musimy starać się obronić Osgiliath przed atakiem orków. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Zobaczymy czy nam to wyjdzie. Czy wyjdzie wylewowo tak jak na ostatnim odcinku. Tym razem postaram się nie zginąć, bohater. Bo będziemy mieli do wyboru Faramira jako bohatera. Będę też tutaj na zgule, więc... ale w sumie o tym opowiem później. Na razie musimy się skupić w miarę na tym, aby obronić ten punkt. Tam widzicie? O, tam daleko Mordor jest. O, tam właśnie. Tutaj w sumie mam balistę, ale... A raczej nie przyda ona się nam tutaj. Chociaż coś tam mogę sobie postrzelać, ale... A nie, to nie jest balista tutaj tym. Znaczy, to balista jest, ale ona... Zamiast tymi wybuchowymi bombami, ona strzela włócznią jakąś taką. Dzidą! Się, trzeba się schować, dobra. Chodźcie tutaj. Kretnie, zaraz poginę. Boty jedne. Dobra. Myślę, że nas zdejmą, ale nie ma takiego bata. Nas tak łatwo. Nie zabiją. Czekajcie, tutaj... A, tutaj też będą wojownicy. Dobra, zabili. O, cholera, nie jest dobrze. Jak ja w nich tu... Jak tu w nich wjechać teraz? Dobra, chyba już... Chyba to już wszyscy prawie. Tak, to chyba wszyscy. Teraz musimy z tą uciekać, bo... Bo będą nas bombardować, widzicie? Gdzieś tam z daleka poszło. Dobra, tego na pewno nikt nie przeżyje. Tutaj co jest? Aha, dobra. Dobra, lecimy na konika. Tam jeszcze coś jest, ale to nieważne. Jedziemy na konika? Idziemy. O, i właśnie, Nazgul. Tutaj się pojawiają Nazgule. I Nazgul może zabrać nas razem z konikiem nawet. Może zabrać każdą jednostkę, może nawet bohatera zabić. Dobra, tak ciacha się. Tak, dobra. Tutaj spacja. Którym się atakowało z konika? Aha, tym. Dobra, wjedziemy w nich.
zaskoczymy i spróbujemy takich trochę wybić. Niewiele ich zostało, więc to nie powinien być problem. Wybiję wszystkich, żeby nasi tutaj nie zostali, się z nimi nie bawili. Przydadzą się tam, o, do obrony tego punktu. Znaczy raczej do przejęcia tego punktu. Dobra. Patrz jakie mendy. Dobra. No patrz. Gin! Dobra. Przyjmiemy ten punkt. Jak się w ogóle uda, bo widzę, że nasi pomocnicy niewiele tutaj robią. Oj. Myślałem, że mnie już złapie, ale dobra. Chuj z nim! No. Gin! Dobra, spadł. O, już porwało. Widzicie? Porwał kogoś. No niestety, przykro mi. Dobra, mam to. Dobra. I klikamy tak, mamy Faramira. Faramir ma zwykłe dwa ataki, ma dwa ataki. Ma jeden zabrany, ma zabrany kopniak. Ma taki ataki, hop i hop. Taki, taki. Taki, może rzucać toporkiem. Może tak robić, tak. I ma ataki specjalne. Ataki specjalne, które są świetne, są fajnie zrobione. Trochę mi przypomina, jeden atak specjalny przypomina mi trochę walkę z Wiedźmina 1. Gdzie Wiedźminie 1 na 5 poziomie wykupywało się właśnie taką umiejętność. Tutaj jest brama główna do Osgilia pod stronę Minas Tirith. Teraz musimy eskortować hobbita, Froda. Nie może nam zginąć. Możemy wziąć tutaj konika sobie od nich, przejąć. Ale raczej nie będzie potrzebny. Damy sobie jakoś radę. Oczywiście Nazgule mogą nas porwać, więc... To jest ciekawie. Już nieraz zdarzyło mi się tak, że Nazgul porwał mi bohatera. Musimy stać blisko niego. Dobra, oni będą tam walczyć. My sobie przejdziemy tutaj. No i zaczynamy właśnie... Aha, oni go tutaj... Teraz wam pokażę te skille. Zaraz spokojnie wam pokażę, tylko chciałbym jakąś mocniejszą jednostkę, żebym na nim mógł użyć całego tego... całych tych umiejętności. Dobra, widzę, że jeden tam zraszował bardzo odważnie. Bo chyba to... Aj! To jest jeden, teraz drugi. I teraz trzeci. O. Czekajcie, bo... A nie, tam jest jeden wojownik. Teraz trzeci, hop. No także widzicie, Faramir ma fajne umiejętności. Dobra, lecimy do Froda, bo to ciekawie się tam widzę dzieje. Jak on nam zginie, to będzie naprawdę katastrofa. Dobra, on coś tam walczy, ale chyba... Nie wiem, co on tu kombinuje. Dobra, to... Nie, to... Tak nie może być, czekajcie. No patrzcie, jaki skoczek, widzicie? I teraz moja kolej. O. Nie, obraniasz się. Teraz wyciągnijcie. Dobra, zdjęli go. Widzicie, o tam byliśmy wcześniej. Byliśmy takie kółeczko w sumie. Musieliśmy dojść najpierw do hobbita, potem oczyścić teren i tak dalej. Dobra, jesteśmy tutaj. Musimy teraz zabić trolla. Będzie to dosyć łatwe, także... Chyba, że nas złapie. Jednego najpierw zabijemy. Shit, tylko żeby mnie nie złapał.
Dobra, gitara, jeden padnie. Co, pobawimy się trochę tym skillami? Niczego, no. Dobra, trzeba go zdjąć w ten sposób i zakończymy tym... Oj! Dobra. I zakończymy tym odcinek. Game for you! No i ludzisko, udało się. Eskortowaliśmy Frada pomyślnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć! Now continue my dark quest. Faramir fights valiantly against the forces of Mordor, but his warriors cannot all stand before the relentless tide. Many share a grim fate, and few survive the onrushing horror. Sauron's massive armies continue their great assault against us all. The remaining defenders of the West are the enemy's final barrier. For they wish to slay all who remain within Middle-earth. The enemy is as countless as the leaves of the forest, and hope seems lost, for the Dark Lord cares not how many shall fall.